Dzień dobry Państwu, dla Azji z pasją. Przy mikrofonie na szybko mówi Janusz Święch. Stało się pierwszy historyczny medal 24. Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie dla Polski został zdobyty. Dokonał tego skoczek narciarski Dawid Kubacki. Turniej olimpijski został rozegrany na kompleksie skoczni narciarskich w Changjiakou. I proszę Państwa, oto lista laureatów. Pierwsze miejsce i złoty medal Ryoyu Kobayashi z Japonii. Srebrny medal Manuel Fettner z Austrii. I brązowy medal dla wspomnianego przeze mnie wcześniej Dawida Kubackiego. Proszę Państwa, nikt się nie spodziewał, że ta trójka wybitnych sportowców zdobędzie medale olimpijskie. Na naszych oczach pisze się wspaniała historia, zwłaszcza historia dla Dawida Kubackiego, który dołączył do panteonu wybitnych skoczków narciarskich, poczynając od Wojciecha Fortuny, Adama Małysza, Kamila Stocha i on jako czwarty dołączył do panteonu wybitnych skoczków narciarskich. Dziękujemy Ci, Dawidzie. Póki co z mojej strony to wszystko. Był to taki komentarz na szybko. Ja również zapraszam wszystkich na piątek na kolejny odcinek Aktu, czyli azjatyckiego komentarza tygodnia. Ja nazywam się Janusz Święch i życzę wszystkim dobrego dnia. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.